Witajcie. Rozpoczynam moją kolejną akcję sprzątania. Tym razem to nie las, a skwerek gminny w mojej miejscowości. Widać, jak to wygląda. Nędza i rozpacz i morze szkła. Ponieważ nikt się nie zabiera za uporządkowanie tego terenu, więc zajmę się tym ja. Jestem już uzbrojona w worek, rękawiczki, a ponieważ nie sposób kręcić z takim rynsztunkiem, więc efekt mojej pracy pokażę później. Voilà! No i tak to wygląda, ale kochani, dołączyła do mnie silna grupa: Janka, Kasia i Marysia. No i efekt przerósł moje oczekiwania, bo wiadomo, co czworo rąk, to nie jedne. Ale z przykrością skonstatowałam, że poza śmieciami, trawą i badylami na skwerku pozostawiono dużo kamieni i gruzu. No, tym z konieczności zajmę się w innym czasie, bo dziś w pracę pokrzyżował deszcz. Ale jest też jedna ciekawostka. Przy wydobywaniu z gleby rozpadł się jeden duży głaz wapienny. No i zgadnijcie, co znalazłam w rozpęknięciu. Kość. Kość. Kość jakiejś wymarłej istoty. Mógł to być pterodaktyl. No tak. Myślę, że był to pterodaktyl.